Dzień dobry. Kwatera i dereta. Sypnęło towarem, sypnęło ładnie, no i zrywamy. Opryskany był haskonem i dzięki temu on jeszcze wisi, bo w innym przypadku to by na ziemi czerwono było. Co do wydajności, nie podaję wydajności, dlatego że co niektórzy już za dużo sobie zaczęli pozwalać i zaczęli mnie wyliczać, ile to ja zarobię. Dać palec, to cię rękę odgryzą. No takie. Tacy są ludzie, także koniec z podawaniem jakiejkolwiek wydajności z tego sadu. Możecie się tylko domyślać. Widać na tych drzewach, że był mróz. Był mróz, a jednak zbieram plony na bardzo wysokim poziomie. Jabłko wisi na 1,50 m. Jest ordzawione. Jest tego nie dużo, bo to już było przerwane. Ja już to rdzawiono i tak wyrwałem, ale jeszcze pozostawały. Zaraz wam tu poszukam. No, jest następne. To chyba od zwójki. Ale są języki, są różnego rodzaju uszkodzenia. Jest tego niedużo. Następne. Także, żeby ktoś nie powiedział, a u pana kazany nie było mrozu. Był, 6 stopni. Przecież chodziłem, pokazywałem wam, że te jabłka wszystkie mają czarne komory nasienne, a to jednak po tych odżywkach, to odżywki zdejmują stres z drzewa i drzewo dalej zaczyna zawiązywać, wiązać i owocować. Nawet na samym dole są. Także od dołu. Żeby nie było, że ja coś tu oszukuję. Od samego dołu do samej góry jest jabłko. Równo jest. No i w takim sadzie naprawdę sama przyjemność pracować. Mój tata bardzo nie lubił rwać jabłek, a teraz mówi, kurde, taki towar to się rwie. Sam do ręki idzie. Ja mówię, no nie idzie, bo jest opryskany fiksorem. Mówię, jego trzeba ciągnąć jak kota za ogon. No ale dzięki temu nie leży za dużo na ziemi. On i tak się powypychał, ale jakby nie był opryskany, to myślę, żeby była masakra. Żeby to było na trawie, to by było czerwono. No i tak to wygląda. Oko cieszy, chowamy wszystko do komory. No i czekamy na godziwe pieniądze, zapłatę. W liściach nawet już zaczyna kolor łapać. No dzięki preparatom na wybarwianie. Zobaczcie, tak wysoko, ponad 2 metry, ręką ledwo sięgam, ordzewiony jest. Czyli pouszkadzany od mrozu. No i to jest właśnie fenomen. Fenomen w tym sadzie, że taki był mróz, a jednak rwę plony, tak jak w normalnym roku. Także dla tych, co nie wierzą, nie mam zamiaru ich przekonywać. Czy to warto, czy nie warto, niech sami ocenią. Czy dla takiego jabłka nie warto poświęcić parę złotych? Liść zielony, nic jest niepouszkadzane od chlorku. I dzięki temu, jak teraz będę pryskał borem, cynkiem, i do tego jeszcze pójdzie 5 kilo mocznika, wszystko jest wchłaniane. Transportowane do pąków, no i te pąki są silne. Dlatego jestem przeciwnikiem stosowania tak wysokich dawek chlorku wapnia, które uszkadzają liście. Liście są mnie nieuszkodzone, zielone, żywe, także mogę podać jeszcze na jesieni 2-3 razy bor z cynkiem i do tego mocznik. I to ma wszystko sens. Z roku na rok to drzewo jest odżywiane. I ono coraz większego wigoru ma, bo to wszystko jest kumulowane w roślinie. To nie jest, że to gdzieś nam ginie w przyrodzie. Te wszystkie odżywki stosowane w tym roku, drzewo ma to w sobie i potem wydaje coroczny duży plon o bardzo dużej jakości. I to się, myślę, zazębia. Ja odżywki zacząłem stosować 2 lata temu, także myślę, że to ma bardzo duży wpływ i to drzewa są bardzo silne. No i zmiana opryskiwacza. Naprawdę ten opryskiwacz cuda robi. Nie mówię, że sam pryska,
ale góry są idealnie dopryskane, co miałem do tej pory problem z... Zaraz przybliżymy. Miałem problem ze zwójkami, miałem problem z korkiem. W tym roku nic takiego nie ma. Jest od góry do dołu równiutki temat, równiutki towar, nic jest niezrzucane. No bo góry są idealnie dopryskane, powietrze jest podane do samej góry i tyle. Dobrze, ja się biorę za pracę. Proszę oglądać, jak to wygląda. Także w tym roku, no, dla mnie sezon jest wygrany. Jest wygrany, jestem mega zadowolony. Także wszystkim życzę takich owocnych zbiorów w przyszłym sezonie i w kolejnych latach, bo wiadomo, każdy pracuje po to, żeby coś z tego sadu mieć. Nie tylko dla idei, żeby się narobić, ale i coś dla siebie. Trzeba pożyć, sobie kupić samochód. My jeszcze młodzi jesteśmy, także należy nam się. Także żeby te ceny, też życzę wszystkim, żeby te ceny były około 2 zł i żeby naprawdę za tą ciężką pracę zaczęli nas wszyscy wynagradzać. I żeby konsumenci, miasto doceniło, że polskie owoce, Polska, trzeba chronić polską wieś, bo to co się teraz dzieje, te protesty, no dąży to wszystko do zagłady. Najpierw się wezmą za chłopów, za rolników, za bydło, a potem się wezmą za nas. Także chyba się musimy wszyscy zjednoczyć. No i tam pomóc Michałowi Kołodziejczykowi. No niestety, bo jeżeli my się wszyscy nie zjednoczymy, to nas też wykończą. Zaraz wprowadzą jakiś podatek katastralny, nie wiem, od każdej tony będziemy może podatek płacić. Przecież oni są do wszystkiego zdolni. Także musimy się wszyscy razem trzymać. Sadownicy, rolnicy, producenci trzody, warzyw, owoców. No i dobrze, żeby się miasto przyłączyło. A w jaki sposób? Więcej spożywać polskiej żywności. Dobrze patrzeć, co kupują, czy ziemniaki, marchewkę, warzywa, owoce. Niech to będzie z Polski. Niech to będzie gorszej jakości, ale to będzie polskie. Nie dorabiajmy Zachodu. Przecież mamy taki potencjał w Polsce. My nie możemy sprzedać trzody, nie możemy warzyw, owoców sprzedać. Sprowadzają do Grójca zachodnie jabłka. No to jest karygodne. No. A konsument, jeżeli będzie po naszej stronie, nie będzie kupował. I oni przestaną sprowadzać. Tylko w ten sposób możemy z nimi walczyć. Także chciałbym, żeby miasto się do nas przyłączyło, bo naprawdę no my jesteśmy żywicielami całego kraju i chcę, żeby miasto nas wsparło i żebyśmy coś razem robili. Jak trzeba było, odkażaliśmy Grójec, robiliśmy to dla miasta, także miasto też niech coś dla nas zrobi i kupuje tylko i wyłącznie polskie produkty. Niech to będzie gorzej zapakowane, troszeczkę gorszej jakości, ale polskie. Jak ja to mówię, gorsze, ale polskie. I wtedy my będziemy zadowoleni, bo będziemy mieli zbyt. I tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.